takie typowo dla seniorów informacje, to jak ten czas reakcji się zmienia pod wpływem wieku, leki przeciwbólowe, też często zapomina się, że te zażywane, nawet dostępne w aptece leki też mogą powodować obniżenie czasu reakcji, co przekłada się na naszą drogę hamowania. Tych informacji, których często właśnie w mediach nie ma, czyli te leki przeciwbólowe, które też powodują obniżenie czasu reakcji, zainteresowani są też pierwszą pomocą, no i chyba też dużym powodzeniem cieszą się te symulatory.